Siemanko, witam w serii testowania kodu JavaScript z użyciem Jesta. W dzisiejszym odcinku chciałbym Ci powiedzieć, czym jest mokowanie i kiedy mokowanie jest przydatne. Więc przygotowałem tutaj dla Was fragment takiego prostego kodu, który poruszałem jakby już wcześniej, w poprzednich materiałach, więc jeżeli ich nie widziałeś, to możesz teraz tutaj albo tutaj sobie gdzieś znaleźć link i zobaczyć te materiały. Natomiast przygotowałem tutaj asynchroniczną funkcję, która łączy się z zewnętrzną stroną po to, żeby pobrać link do jakiegoś tymczasowego awatara dla użytkownika. Czyli mamy na przykład tutaj tą stronę, korzystamy z biblioteki Axios, która jakby odpytuje ten URL i tutaj mamy z powrotem, dostajemy JSON-a, w którym mamy na przykład link do jakiegoś losowo wygenerowanego awatara. Więc mamy tutaj jakiś awatar jakiejś tutaj kobiety, no i chcemy go użyć w naszym kodzie. I tutaj, jeżeli chodzi o tego typu funkcjonalności, to jakby mokowanie bardzo się przydaje z kilku względów. Po pierwsze, chcemy, żeby nasze testy zawsze działały. Czyli na przykład, jeżeli jedziemy w pociągu i nie mamy internetu, to nasze testy nie zadziałają nie dlatego, że ten serwis, ten fragment kodu nie działa, bądź ta strona nie działa, tylko testy nam nie przejdą, ponieważ w pociągu nie mamy internetu. Więc już jest to jakby problem, który możemy wyeliminować z użyciem moków. Kolejny problem jest taki, że na przykład w tym kodzie jakby mamy tutaj try catcha i w momencie, jeżeli na przykład ta strona nam z jakiejś przyczyny nie odpowie, to chcemy wyświetlić tymczasowy awatar. I teraz, jeżeli jakby byśmy nie mieli czegoś takiego jak mokowanie, to nie bylibyśmy w stanie wpłynąć na to, jak działa funkcja Axios i tymczasem nie bylibyśmy w stanie zasymulować sytuacji, w której ten konkretny JSON po prostu nie został nam zwrócony. Kolejny przypadek, który jeszcze możemy tutaj przetestować z tym kodem, to jest to, że no, dostajemy w odpowiedzi jakąś zwrotkę z tej strony, tak? Otrzymujemy jakiś JSON i tutaj staramy się dobrać kolejno do kluczy z tego JSON-a, tak żeby wyświetlić po prostu miniaturkę. I teraz możemy wyobrazić sobie sytuację, że strona random user zmieni swoją zwrotkę i na przykład ten klucz nie będzie się nazywał picture, tylko nie wiem, pictures. I wtedy nasz kod też nie zadziała, ale no wtedy chcemy wyświetlić jakby tymczasowy awatar i wywołać jakąś funkcję report error. Więc mokowanie pozwala nam wewnątrz naszych testów zmienić tak naprawdę tymczasowo implementację axios.get i po prostu wstrzyknąć tam jakiegoś własnego JSON-a albo na przykład wygenerować jakiś błąd albo jeszcze zrobić coś tam innego z tą funkcją czy z tym obiektem Axios. Więc w dzisiejszym filmiku pokażę Ci, jak możesz mokować, czyli właśnie jakby zmieniać zachowanie takich funkcji w swoim kodzie testującym. I tutaj na przykładzie tym zamokujemy sobie Axiosa oraz zamokujemy sobie na przykład naszą funkcję report error i pokażę Ci, że możesz zrobić to na kilka sposobów. Więc jeżeli materiał wydaje Ci się ciekawy, to zachęcam do oglądania. Więc na początek sobie odpalę Jesta, żeby obserwował mi wszystkie zmiany w moim projekcie. Robię to z użyciem flagi watch all, więc po prostu odpalamy sobie tutaj w konsoli teraz te nasze testy i za każdym razem, jak wprowadzimy jakieś zmiany, to testy będą się wykonywać, więc będziemy stale wiedzieć, czy wszystko gra. Tutaj przygotowałem dla Was już plik UserDBTest, w którym przygotowałem takie puste testy dla tej naszej funkcji user
random avatar, tak? I tu będziemy sprawdzać kilka rzeczy. Po pierwsze, będziemy chcieli sprawdzić scenariusz, kiedy wszystko jest OK i po prostu Axios nam zwraca ten JSON i będziemy testować dwa przypadki, gdy coś jest nie tak, czyli na przykład nie mamy odpowiedzi z tego serwisu, albo na przykład payload, który zwraca nam serwis, no nie jest taki, jaki być powinien. Więc zrobimy to w taki sposób, żeby oczywiście Axios był zamokowany, czyli na przykład, żeby ten kod działał nam także w sytuacji, gdy nie mamy internetu. Więc na początek zrobimy sobie prosty test w ogóle sprawdzający, co tutaj się dzieje, tak? Więc mamy tutaj nasz subject. Subject to jest nowa klasa UserDB. Jeżeli nie wiesz za bardzo, o co chodzi, to zachęcam do sprawdzenia poprzednich materiałów, które nagrałem, bo tam jakby wydaje mi się dosyć szczegółowo tłumaczę, co tutaj się dzieje. Więc mamy nasz subject i teraz chcemy sobie pobrać tego naszego awatara, więc to będzie po prostu awatar. Równa się await subject random avatar i zróbmy sobie expect avatar to be i tutaj sobie na przykład napiszemy ASD i zobaczymy, co tutaj się dzieje z tymi naszymi plikami. Więc test nam nie przechodzi, bo Axios jakby połączył się z tą stroną i zwrócił nam no, coś innego niż się spodziewaliśmy. I jakby ta strona za każdym razem zwraca no, coś innego, tak? Bo po prostu to się za każdym razem generuje na nowo. Więc ja sobie wezmę taki JSON i teraz spróbuję zamokować Axiosa w taki sposób, żeby zawsze on nam zwracał tego JSONa, czyli nawet jeżeli nie będę miał internetu, to żeby nam to zadziałało. Więc tutaj sobie utworzę w naszym folderze, w naszym projekcie taki specjalny folder o nazwie Mox. To jest taka nazwa z Jesta. Wtedy on też tam wykrywa różne na przykład moki, które piszemy w tym folderze, ale ja też ten folder używam do tego, żeby przechowywać sobie jakieś takie pliki pomocnicze, czyli na przykład payloady z różnych JSON-ów. I tutaj napiszę valid avatar.json i tutaj sobie wrzucę zawartość tego pliku, który jakby tego URL-a, który zwraca nam tego użytkownika. Więc mamy go na razie w JSON-ie, to możemy sobie zapisać. I w zasadzie na razie ten plik nam nie będzie do niczego potrzebny i spróbujemy go załadować w taki sposób, żeby Axios nam go zwrócił. Więc w pierwszej kolejności zaimportujemy sobie Axiosa tutaj do testów i zrobimy to przez require Axios, przepraszam, po prostu Axios, bo mamy go zainstalowanego w npm modules i powiemy, teraz musimy powiedzieć Jestowi, że chcemy Axiosa zmokować, więc musimy napisać Jest, mock i po prostu podajemy nazwę naszej biblioteki i to jest biblioteka Axios. I teraz możemy sobie zamokować już faktycznie funkcję get, czyli Axios get mock implementation once i tutaj musimy przekazać sobie po prostu funkcję i możemy z niej zwrócić nic innego jak po prostu promise resolve. Tu sobie na przykład napiszemy data test. I teraz jakby w tym momencie z poziomu Jesta zamokowaliśmy funkcję Axiosa get. Czyli jak nasz kod dostanie się tutaj, to tak naprawdę nie powinien odpytać faktycznie strony tej, która znajduje się w internecie dostępna, tylko powinna zostać wykonana nasza implementacja, którą tutaj podstawiamy. Więc żeby mieć pewność, że tak faktycznie jest, to tutaj sobie wpiszę console loga i zobaczymy, co nam zostanie tutaj wrzucone w responsie. I zobaczmy. Widzicie, że zaraz wykonam testy jeszcze raz. I widzicie, że mamy zwrócone stąd to, co podstawiliśmy. Więc tak naprawdę teraz
jak już mamy dowód, że to podstawienie zadziała, to sobie zaimportujemy ten JSON, który utworzyłem wcześniej, który zawiera po prostu prawidłową odpowiedź z serwera, tak żebyśmy mogli ją sobie zasymulować i żeby nam to wszystko działało bez internetu. Więc damy po prostu const i na przykład valid avatar i to jest require i to jest z mocków plik valid avatar.json. Mamy go w tej oto tutaj zmiennej i to sobie podstawimy po prostu do data i zobaczymy. Tu jakby nam ten test nie przechodzi, bo już teraz z tego jakby naszego mocka jest zwracany prawidłowy tymczasowy awatar, więc możemy go sobie tutaj bez problemu wpisać i ten test nam powinien zacząć przechodzić. Ok, test nam przechodzi, więc tutaj na razie tego console loga wywalę, ale teraz na przykład musimy zasymulować sytuację, w której serwer nam nie odpowiada. Więc w tym celu skopiujemy sobie w zasadzie to, co jest tutaj. I tym razem no, promise nie będzie resolwowany, tylko zostanie zrejektowany. I tutaj sobie zwrócimy na przykład some error. Czyli na przykład w sytuacji, kiedy Axios odpytywałby serwer, który nie odpowiada, no to Axios wtedy no, jakby nie rozselwuje nam promisa, tylko go rejektuje. I to samo teraz wewnątrz naszego testu jesteśmy w stanie zasymulować. Może nie jest to taki idealny błąd, jaki jest zwracany przez Axiosa, ale to nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ w tym naszym kodzie tutaj z lewej strony, żeby jakby na potrzeby edukacyjne uprościłem, to jest po prostu try catch. I w sytuacji, kiedy promis jest lub cokolwiek pójdzie nie tak, to zwracamy z naszej jakby z naszej funkcji zwracamy ten tymczasowy awatar, tak, żeby go wyświetlić po prostu, żeby nasza aplikacja jakby się nie wykrzaczyła w całości z jakimś tam brzydkim błędem, tylko żeby po prostu został zwrócony tymczasowy awatar. No i tutaj jakby w dalszym ciągu nam wszystko przechodzi, więc mamy sprawdzony teraz ten warunek. No ale jakby chcemy też przetestować warunek, w którym payload na przykład uległ zmianie, tak? Czyli jak mamy ten awatar, no to na przykład mamy tutaj jakieś informacje dotyczące tego naszego użytkownika. I tutaj my się dobieramy do tych informacji przez klucz results i to jest jakby pierwszy użytkownik w tablicy results, więc możemy sobie zapisać teraz ten JSON jako invalid i tu po prostu zmienimy sobie nazwę results na result, czyli zasymulujemy po prostu zmianę API, że w tym naszym JSONie, który dostajemy z powrotem, coś jest nie tak, więc zapiszemy to i wracamy z powrotem do testu i tutaj w teście sobie zarequireujemy invalid avatar i tu też invalid avatar i w sytuacji, gdy coś pójdzie, znaczy w sytuacji, gdy teraz chcemy zwrócić po prostu nieprawidłowy awatar, więc tutaj sobie skopiujemy ten nasz przypadek pierwszy i tu zwrócimy invalid avatar, czyli mamy sytuację, że serwer odpowiada, czyli promise jest zresolwowany, ale odpowiedź z serwera znowu sobie podstawiamy, tylko jakby no nie tą prawidłową, tylko nieprawidłową, po to, żeby sprawdzić, jak zachowa się nasza funkcja. A nasza funkcja powinna się zachować po prostu tak, że w tym miejscu jakby nastąpi błąd, bo jakby nie ma klucza results, tylko jest klucz result, więc jakby JavaScript rzuci nam błędem, no i to zostanie złapane w catchu i do jakby z naszej funkcji zostanie zwrócony ten tymczasowy awatar, czyli w ten sposób po prostu to sobie rozwiążemy. I tu oczywiście jest zwrócony type error,
Skąd to wiem? Bo napisałem prostą funkcję report error, która tak naprawdę jakby ma Wam pokazać, że tutaj możemy coś zrobić z tym errorem, ale tak naprawdę nie robimy z nim póki co nic, za wyjątkiem console loga, tak? Więc mamy console loga i ten console log nam mówi, że jest błąd cannot read property 0 of undefined, tak? Ponieważ jakby results nie istnieje, więc możemy sobie z powodzeniem teraz wpisać tutaj to tak, że oczekujemy po prostu w takim przypadku, że zostanie zwrócony tymczasowy awatar. No i wszystkie testy teraz nam przechodzą, więc jakby nauczyliście się mokowania na przykład takich bibliotek jak Axios. Jest to bardzo proste, wystarczy takiego Axiosa tutaj zarequire'ować i powiedzieć Jestowi, że chcemy zamokować tego Axiosa i wtedy dzięki temu, że jakby wykonujecie ten Jest mock, to jakby obiekt Axiosa zyskuje jakby dodatkowe rzeczy, czyli właśnie takie funkcje jak na przykład mock implementation once, ponieważ to nie jest jakby część biblioteki Axios, to jest coś, co Jest nam dodaje w momencie, kiedy chcemy zamokować jakąś funkcję. I tutaj zamokowaliśmy funkcję, jakby, która odpytuje zewnętrzny serwis, ale mokowania jakby przydają się nie tylko w takiej sytuacji. Mokowania się przydają na przykład w sytuacji, kiedy wy piszecie jakiś kod, a koleżanka z waszego teamu pisze na przykład jakąś klasę, z której wy będziecie chcieli skorzystać, ale no nie możecie z niej skorzystać, bo ona jest jeszcze nie gotowa. Więc wtedy co? Możecie to zamokować. Po prostu posłużyć się tą funkcją, nawet która jakby nie działa w 100%, to po prostu ją sobie mokujecie i wasz kod powinien zadziałać. I za chwileczkę wam jakby pokażę, jak możecie mokować też na przykład nie jakieś tutaj istniejące biblioteki w NPM-ie, ale też na przykład funkcje, z których, które macie napisane samemu w waszym projekcie. Kolejny jakby rzecz, którą, do którego możecie wykorzystać mokowanie, no to uważam, że nie warto też jest testować na przykład takie zewnętrzne biblioteki, które na przykład operują na bazie danych, bo one jakby mają własne testy. Te biblioteki, na przykład TypeORM, SQLize, one działają, więc nie ma sensu w waszych testach faktycznie uderzać do bazy, bo to po pierwsze, że jakby za wiele nie wnosi do testu, a po drugie, jakby wasze testy wykonują się dłużej. Oczywiście mówię o testach jednostkowych, bo o testach end-to-end, o których myślę, że będę mówił później w tej serii, no to faktycznie może mieć to sens, ale w takich testach izolowanych, jak ten, tutaj takich jednostkowych, gdzie testujemy sobie jakąś klasę czy jakąś konkretną funkcję, no to nie ma sensu testowania na przykład takich rzeczy jak zapis do bazy danych, bo to jest jakby każda sekunda, która niepotrzebnie jakby przedłuża nam testy, a testy powinny wykonywać się mega szybko. Więc na przykład możecie też zamokować funkcje, które na przykład odpytują albo zapisują coś do bazy danych. Więc kolejnym jakby sposobem na mokowanie funkcji to jest korzystanie z folderu mox. I ten folder mox jakby polega na tym, że na przykład jak mam tutaj swoją taką jakąś funkcję, tą, o której Wam mówiłem, report error, która tak naprawdę jest tutaj wywoływana w sytuacji, gdy jest jakiś błąd, to możemy sobie tą funkcję utworzyć w folderze mox i nazwać sobie ją na przykład reportError.js i tworzymy sobie tą funkcję. I teraz odpalimy sobie w Jeście, że chcemy zamokować reportError. .js. Więc mamy tą funkcję. W zasadzie nie musi być .js, więc po prostu napiszę report error i zobaczymy. I teraz widzicie, że w tym miejscu console log okazuje się, że ta funkcja w całości została wzięta
Nie z jakby miejsca, gdzie faktycznie ona jest, czyli jakby w głównym jakby katalogu projektu, ale została wzięta z folderu MOX. I to jest bardzo fajna opcja, bo może się zdarzyć, że w waszych testach, na przykład w wielu różnych testach, będziecie korzystali z funkcji report error i na przykład w rzeczywistości ta funkcja prawdziwa mogłaby mieć do something i ta funkcja mogłaby w zasadzie nie tylko wyświetlać błąd w konsoli, ale także na przykład wysyłać ten błąd na waszego Slacka firmowego. No i oczywiście nie chcecie, żeby to się działo w sytuacji, kiedy odpalacie jakieś testy. Nie chcecie w ogóle, żeby ta funkcja report error odpalała się w momencie, kiedy macie testy. Więc wtedy bardzo łatwo jest sobie jakby wrzucić tą funkcję do folderu MOX. Wewnątrz waszych testów Jesta wystarczy jakby skorzystać z funkcji jest.mock i tu bardzo ważne, że trzeba podać jakby ścieżkę do funkcji, tak jak macie ją zarequirowaną w waszym testowanym kodzie. Czyli jeżeli tutaj jest to w report error, to tak samo robicie jakby w tej swojej klasie w tym swoim kodzie testującym i wtedy kod zostanie wzięty jakby zamiast tej prawdziwej funkcji z folderu MOX. I tak samo analogicznie możecie oczywiście zrobić z Axiosem, wrzucić po prostu plik Axios.js do folderu MOX i napisać sobie tam jakąś implementację. Więc w zasadzie to wszystko, co chciałem Wam dzisiaj przekazać na temat mockowania. A, jeszcze jedna rzecz, przepraszam. Jedna osoba na Instagramie pytała, jaka jest różnica między stubem a mockiem. Różnica jest najprościej mówiąc taka, że ogólnie w Jeście nie ma czegoś takiego jak stub. W Jeście mamy tylko mocki, bo mock to jest tak naprawdę taki mądrzejszy stub. Stub jest, myślę, to termin znany z innych języków programowania. Na przykład wiem, że jak piszę w Rubim, to tam w książce też się spotkałem z tą terminologią. I stub to jest po prostu jakby, że chcecie mieć jakąś funkcję i podstawiacie ją sobie w jakieś miejsce i tyle. I jakby to jest jedyne co, że zamiast na przykład Axios get, no to podstawiacie sobie na przykład, że jak ktoś wykona Axios get, no to nie wiem, będzie jakaś tam moja funkcyjka albo podstawię jakiś obiekt pod to miejsce i w zasadzie tyle. Natomiast mock ma dodatkowe możliwości. Tutaj sobie zobaczcie na przykład w dokumentacji, że w momencie, kiedy tworzymy mocka, to możemy asertować tego mocka w naszych testach. Czyli na przykład ja mógłbym napisać test, w którym bym oczekiwał, że na przykład funkcja get, która jest moim mockiem, zostanie wykonana kilkakrotnie, na przykład raz w tym konkretnym przykładzie. Chyba, żebym na przykład pisał kod, tak, gdzie get by miał się wykonać trzy razy, no to wtedy bym asertował, że mój mock został wywołany trzy razy. Druga rzecz, że mogę jeszcze na przykład jakby asertować, co ten mock mi zwrócił, albo z jakim parametrem wywołałem tego mocka. I to wszystko jakby łączy mocki, a stub w innych językach programowania jakby nie ma takiej funkcjonalności. Po prostu podstawiamy jakby własną implementację, ale nie asertujemy w żaden sposób, jak ktoś używał tego stuba. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałem na Twoje pytanie. I to w zasadzie wszystko, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Jeżeli materiał Wam się podobał, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli coś jest niejasne, coś zakręciłem, coś źle przetestowałem, coś ominąłem, to też dajcie mi znać w komentarzach i postaram się poprawić na przyszłość. Także to wszystko, co miałem dzisiaj do przekazania i do zobaczenia.